Bałeś się, bo nie wiedziała, co to jest, jak to robi się. I dlatego przeżywałem. Ale już jak wzięli mnie na operację, to jakoś trochę uspokoiłam się. I bardzo byli przyjemni lekarze. Ta doktor, która robiła operację, bardzo dla niej dziękuję. No i no na pewno może ten był strach taki duży, to może tego strachu byłam w takim bardzo dużym napięciu. Ale później jak już zrobili prawe oko, to już wiedziałam, co to jest i na lewe już byłam taka więcej spokojna. Tylko że miałam atak kaszlu, jak robili na lewe oko, to musieli przerwać operację, a później jak już kaszel odszedł, to przedłużyli i już nie było takiego napięcia jak na prawe oko, bo prawe było pierwsze, no to no wiadomo, zdawało się, że to jakiś ból, ale to no, było od tego, że byłam w takim napięciu, że aż tak ręce nawet ściskałam, że no a już na lewo jak robili, to już nie było tego napięcia, już byłam więcej spokojna i tak. I czy lekarze o panią zadbali, czy powiedzieli pani wszystko? Czy wiedziała pani czego się spodziewać i odpowiadali na pani pytania? No tak, wszystko mi odpowiadali na wszystkie pytania, które ja zadawałam. Ale w ten czas już w głowie nie było dużo pytań, bo już przeżywałam bardzo i dlatego, no, ale lekarze byli bardzo takie przyjemnie, bardzo było dobrze wszystko. No naprawdę tak nie czuję się, że jakoś ty jest taki, bo jestem z Białorusi, to że może nie jest swój obywatel, to, ale to nie, wszystko było bardzo przyjemnie i dobrze.